No, właśnie wylazłam z basenu, widzę, że jestem cała podciskana. Nie wiem, kiedy mi zleciał ten czas, mam jeszcze za akwalung na sobie. Tak, na lądzie chodzi się z nim ciężko, tak jak z moim plecakiem mniej więcej. Natomiast w wodzie jest genialnie. Oczywiście było kilka rzeczy, które mnie zaskoczyło, no ale to też o to chodzi, żeby przyćwiczyć wszystko w basenie. Mój instruktor jest genialny. Dużo ma cierpliwości. Było naprawdę cudownie. I było tak strasznie inaczej pod wodą. Ale jest coraz lepiej, czuję się coraz pewniej i coraz swobodniej. I jutro, jak wszystko dobrze pójdzie, pójdziemy nad morze, będziemy nurkować już na morzu. W morzu w zasadzie, w morzu będziemy schodzić z plaży, o ile będą warunki odpowiednie. Na razie się zachmurzyło i dobrze. Ale muszę przyznać, że zmarzłam w wodzie. A to jest przecież ciepła woda, co będzie dalej? Zobaczymy. Muszę jeszcze pogadać z Sandrą na ten temat. A ten człowiek to jest po prostu człowiekiem rybą. Cały dzień siedział na basenie, za wyjątkiem jednej godzinki, kiedy sobie oglądała filmy. No i mamy efekt. Po prostu czuję się bardziej rybą niż mama ryba. Pięknie, córko. Ja jestem zachwycona. A właściwie to jeszcze muszę dodać, że Gaja oddychała razem ze mną. Regulatorem.